Jednym z najpopularniejszych modeli mini systemów stereo na rynku audio jest bez wątpienia Denon Zeol. Denon prezentuje nam już 12 odsłonę tego kultowego amplitunera stereo, który będzie dostępny na polskim rynku już od października tego roku. Co skrywa w sobie tym razem mały Denon Zeol N12? Sprawdźmy to. Denon starannie śledzi i weryfikuje potrzeby rynku i najlepszym tego odzwierciedleniem jest właśnie Denon Zeol N12. W tym małym kompaktowym amplitunerze stereo mamy wbudowany spory wzmacniacz o mocy 65 W na kanał. Znajdziemy w nim również odtwarzacz płyt CD czy tuner radiowy DAB FM. Oczywiście urządzenie posiada wbudowany system znany z innych produktów Denon, czyli Heos Built-in. Umożliwia nam korzystanie z radia internetowego oraz strumieniowanie muzyki w sposób bezstratny za pomocą domowej sieci Wi-Fi z platform streamingowych dostępnych na naszym smartfonie. Całością sterujemy za pomocą dedykowanej aplikacji Heos. Heos obsługuje również dźwięk multiroom, gdy w Waszym domu macie ustawione na przykład głośniki Denon Home. Oczywiście mamy również możliwość podłączenia się poprzez Bluetooth lub AirPlay 2. Na tylnym panelu widzimy naprawdę sporo zmian względem wcześniejszego modelu N11. Największą zmianą dotyczącą zakresu użytkowania Zeola N12 jest wbudowany port HDMI ARC, który umożliwia nam połączenie amplitunera do naszego telewizora i zapewnia pełną kompatybilność i sterowanie za pomocą portu HDMI, co jest świetną alternatywą dla popularnych soundbarów. Z istotnych zmian Zeol N12 posiada wejście fono wraz ze specjalnym zaciskiem do uziemienia dedykowanym do przewodów RCA oraz wbudowany przedwzmacniacz. Oznacza to, że podłączycie do niego z łatwością dowolny gramofon. Nowością są również pełnowymiarowe zakręcane terminale głośnikowe z możliwością wpięcia kabli zakończonych wtykiem bananowym oraz kabli o grubszej przekątnej niż we wcześniejszych zaciskowych terminalach. Poza wejściem na subwoofer posiadamy również wyjście analogowe na złącze RCA, więc możemy przekazać sygnał audio dalej do innego urządzenia. Tej opcji również nie mieliśmy we wcześniejszych modelach Zeola. Z pozostałych wejść mamy oczywiście wejście optyczne na złącze Toslink oraz analogowe wejście AUX. Znajdziemy także nowinkę w postaci przycisku Connect, który znamy już z serii głośników Multiroom Denon Home. Przycisk służy do szybkiej konfiguracji z naszą siecią Wi-Fi, korzystając z połączenia sieci za pomocą WPS. Wystarczy nacisnąć przycisk WPS znajdujący się na naszym routerze i następnie przez 3 sekundy przytrzymać przycisk Connect w naszym urządzeniu Zeol N12. I już nasz Zeol jest podłączony z naszą siecią Wi-Fi. Nic prostszego. Podsumowując, Denon odrobił pracę domową wzorowo. Jeżeli miałbym się zastanowić, co udoskonalić we wcześniejszym modelu Zeola, to zrobiłbym dokładnie to samo, co Denon zrobił w nowym modelu N12. Z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że Denon Zeol N12 jest urządzeniem kompletnym. Posłuchamy na nim płyt CD z naszej kolekcji, radia DAB FM czy radia internetowego. Dzięki systemowi i aplikacji Heos w bezstratny sposób posłuchamy muzyki z platform streamingowych. Dzięki wbudowanemu złączu HDMI ARC podłączymy amplituner pod nasz telewizor, sterując nim przy pomocy pilota od telewizora. Urządzenie posiada pełnowymiarowe terminale głośnikowe, wyjście na subwoofer oraz wejście fono, dzięki któremu podłączymy nasz gramofon. A to wszystko zamknięte w minimalistycznej, kompaktowej bryle urządzenia o wymiarach 28x30,5 cm i 10,8 cm wysokości. Czego chcieć więcej? Prezentowany przeze mnie amplituner stereo Denon Zeol N12 jest już w naszej ofercie. Znajdziesz go w przedsprzedaży w kolorze białym oraz czarnym. A jeżeli film był dla Ciebie przydatny, to nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowościami ze świata audio. Do zobaczenia!